Zapomniałem o bardzo dwóch tematach istotnych w tej kampanii. Po pierwsze chciałem bardzo podziękować Solidarności, która również bardzo mocno poparła i wspierała się do takiego poszło. Wielkie brawo dla Solidarności. I zapomniałem to bardzo istotnej osobie, która ruszyła z kampanią wyborczą z nagrodzeniem Merkiełem, a przez to, że niestety jest osobą niziutką, gdy nie zobaczyłem, to Cylia Hielska, twarz kampanii Bożek Krakiowa. Cylia, bardzo dziękuję. I przepraszam, innych YouTube. Myśmy tylko jeszcze zapomnieli, że bardzo przepraszamy, to jest bardzo wszystko spontaniczne. Czemu nie gadamy? Pojawiam się. To już jest pewne, wiemy już na pewno, Grzegorz Kiełb został wybrany na nowego prezydenta miasta Tarnobrzega. Przede wszystkim dziękuję mieszkańcom Tarnobrzega, którzy na mnie głosowali. No, jest to chyba pierwszy wynik taki duży, bo jeszcze nie spotkało się, że w drugiej turze kandydat na prezydenta otrzymuje wynik ponad 11 tysięcy głosów. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak się czuje nowo wybrany prezydent Tarnobrzega? No, czuję się rewelacyjnie, a z drugiej strony jestem troszeczkę zmęczony, bo ostatnie dni kampanii no to były praktycznie, spałem po 2-3 godziny, ale czuję się fantastycznie. Jaka będzie pierwsza decyzja prezydenta Grzegorza Kiełba? Jeżeli chodzi o pierwsze decyzje, tak jak podkreślałem na wielu konferencjach, otworzymy biuro, czy otworzę biuro obsługi przedsiębiorców, obsługi inwestora, gdzie inwestor w tej komórce będzie mógł od A do Z załatwić wszystkie tematy. Dziękujemy za rozmowę.